3 połącz się z tematem dzisiejszej sesji, który brzmi linie czasowe. 1, 2, 3 łączy się z tematem dzisiejszej sesji. Linie czasowe. Co czujesz? Co postrzegasz? Co widzisz na ten temat? Widzę coś takiego jak rzekę, jak rzekę światła, jak wstążkę, która jest taka szeroka, gruba i w pewnym momencie rozdziela się na... Mam takie poczucie, że ona może się rozdzielać na bardzo dużo różnych, płynąć bardzo wielu różnych kierunkach. I takie poczucie mamy, jakby to od nas zależało, w których w tych kierunkach ona będzie płynąć. Albo od nas, w sensie od naszych decyzji, od naszych wyborów. Okej. Okay. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć na ten temat? Przychodzi do mnie świadomość, że my nie jesteśmy tego świadomi, że to w ten sposób się dzieje. Natomiast naprawdę to tylko my mamy wpływ na to, na jakiej linii czasu my się znajdujemy. I przychodzi do mnie jeszcze, że jest bardzo dużo różnych tych linii czasu, o czym my nie mamy w ogóle pojęcia. No dobrze. W jaki sposób tworzą się linie czasowe? Co postrzegasz na ten temat? Przychodzi do mnie taka myśl i taka scena, że jest jakiś punkt. Punkt to jakby zatrzymanie w momencie, kiedy my jesteśmy, mamy jakiś dylemat i jesteśmy u progu podjęcia jakiejś decyzji. I często ta decyzja decyduje o tym, jak będzie wyglądała nasza linia czasu. Jeśli podejmiemy decyzję, że czegoś nie zrobimy, to idziemy w lewo. Natomiast jeśli coś robimy, to automatycznie zmienia naszą linię czasu i idziemy linią w prawo. To jakby ta rzeka czasu płynęła w dwóch kierunkach. Po czym, jeśli pójdziemy w prawo, znów za chwilę stajemy przed kolejnym wyborem. Czy zrobić to w taki sposób, czy w inny? I jeśli zrobimy to w taki sposób, to pójdziemy w lewo, a w inny sposób pójdziemy w prawo. I płyniemy dalej i znów zatrzymujemy się w punkcie, gdzie dokonujemy kolejnego wyboru. Jeśli podejmiemy wybór A na przykład, to pójdziemy w lewo, a jeśli dokonamy wyboru B, to pójdziemy w prawo. I teraz przychodzi do mnie taki przekaz, że każdy nasz wybór powoduje, że my możemy przechodzić na zupełnie inną linię czasu i że tych linii czasu jest bardzo dużo i my tak pomiędzy nimi przeskakujemy. I to wszystko zależy od naszych wyborów, od naszego działania. Okej, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć na ten temat? No nie wiem. W tym momencie nic nie wiem. Okej, to przechodzę do kolejnego pytania. Okej, istnieje teoria, między innymi opisywana przez Dolores Cannon znowu, gdzie linie czasowe tworzą się automatycznie w momencie, kiedy pomyślimy o jakiejś możliwości. To już w tym samym momencie przeżywamy to na innej linii czasowej. Tak jakbyśmy żyli w jednej chwili jednocześnie w różnych wymiarach, na różnych liniach czasowych. Tak samo na tworzenie linii czasowych mają wpływ nasze emocje i decyzje. Co postrzegasz na ten temat?
Tak. Przychodzi do mnie, że to jest właśnie tak, że w momencie, kiedy my już myślimy, planujemy, robimy jakiś projekt, plan, my już widzimy tą linię czasową, na którą wchodzimy. I w momencie, kiedy zaczynamy iść w tym kierunku, w kierunku tego naszego planu, marzenia, czy realizujemy tą naszą myśl nawet, to my wchodzimy na tą linię czasu. Natomiast jeśli byśmy w trakcie zmienili zdanie i stwierdzili, że jednak nie, że jednak to nie dla nas, albo nie pasuje mi to, albo nie chcę iść w tym kierunku, zaczynam już wyobrażać sobie, co by było, co by było, gdybym ja jednak zmieniła decyzję i poszła w innym kierunku, to samą tą naszą myślą, zupełnie nieświadomie, tworzymy inną linię czasu. Tworzymy i ta linia już jest. I bez względu na to, czy my podejmiemy tą decyzję, ale zostaniemy przy starym planie i jednak pójdziemy zgodnie z tym wcześniejszym planem, czy zmienimy decyzję i jednak pójdziemy w innym kierunku zgodnie z nowym planem, to ta linia jest. My możemy na nią wejść lub nie, ale ona już jest, ona się już tworzy. W każdym momencie my możemy na nią wejść, możemy na nią nie wejść, ale ona już jest, istnieje. I my możemy przeskakiwać na tej linii czasu, nawet zupełnie nieświadomie. Możemy sobie obrać kierunek na przykład A i iść cały czas zgodnie z tym kierunkiem A, albo możemy przeskoczyć na tą linię B i iść do tą linię B, albo w ogóle zostać przy A, ale ta B sobie już istnieje. My możemy nie być tego świadomi, ale my już tą myślą stworzyliśmy tą linię B i ona tam jest. I tylko od naszej decyzji zależy, czy my idziemy przez linię, wzdłuż linii A, czy wzdłuż linii B. Ale możemy też sobie wymyślić inną alternatywę, na przykład C czy D. I tych linii może być kilka, w zależności od tego, ile my mamy pomysłów. I mam wrażenie, że to my jesteśmy kreatorami tych naszych linii czasu. Takie poczucie teraz do mnie przyszło, takie silne poczucie, że tak naprawdę to od nas zależy, ile my tych linii czasu stworzymy. I czasami nawet zupełnie nieświadomie mamy jakąś taką malutką myśl, malutki pomysł, co by było gdyby, albo sobie wyobrażamy, że coś tam mogło pójść inaczej i my tą myślą już tworzymy tą kolejną linię czasu. Także tych linii czasu może być bardzo dużo. W zależności od tego, ile tych myśli, ile tych pomysłów, ile tych alternatyw, różnych kierunków i różnych możliwości. Także nasza wyobraźnia może stwarzać te linie czasowe, albo nawet teraz mi przyszło, że nawet nasza podświadomość, nawet nasze podświadome możliwości. I możemy te myśli stworzyć zupełnie nieświadomie, nawet podczas snu, nawet podczas jakichś luźnych rozmów, myśli, marzeń, planów. To się dzieje tak jakby niejako poza umysłem świadomym, poza takim logicznym naszym umysłem. Tworzą się jakby rozgałęzienia, odnogi, kierunki. Bardzo dużo tych linii, taka wręcz po prostu siatka mi teraz przychodzi do głowy. Taka, może nie siatka, tylko tak dużo gałęzi, o gałęzi jak gałęzie drzewa. W różnych kierunkach się te gałęzie odchodzą od jednego konaru w różnych kierunkach, w różne gałęzie. Tak mi się, taki obraz to teraz do mnie przyszedł. Super. I po części już mi odpowiedziałaś na kolejne pytanie, bo często mówi się, że linie czasowe to wiele scenariuszy tego samego wcielenia. Istniejemy w różnych miejscach jednocześnie. Często też jest pokazywany przykład rzeki, która zaczyna się w tym samym miejscu, jednak z biegiem w dół, w stronę morza, rozdziela się na inne miejsca, na inne mniejsze strumyki i płynie inną drogą. Jaki to ma cel tak naprawdę? Oprócz oczywiście samego doświadczania, czy jest jeszcze coś oprócz tego? Przyjrzyj się z poziomu eterycznego i ziemskiego, jak to wygląda.
No właśnie przyszło mi to, co powiedziałaś, doświadczanie. Doświadczanie na różnych poziomach, na różnych doświadczania różnych scenariuszy i doświadczanie różnych alternatyw. Mam takie poczucie, że to chodzi o to, że o dobro i zło. Dwa słowa mi przyszły, dobro i zło. I w efekcie to doświadczając na różnych liniach czasu mamy doświadczyć tego, że tak naprawdę nie ma ani dobra, ani zła, tylko mamy się uczyć przez doświadczanie różnych możliwości, różnych scenariuszy. Jak nasza, no odbieramy to jako lekcję, jak nasza dusza, nasza świadomość zachowa się w różnych sytuacjach, tak jakby mamy się sprawdzić w zupełnie skrajnych scenariuszach tej samej historii, tego samego doświadczenia. Od zupełnie, powiedzmy, jakby to było alfabet, to powiedzmy od litery A do litery Z w całym spektrum. Mamy sprawdzić. I na każdej linii czasu może być zupełnie inny scenariusz dotyczący tego samego doświadczenia, tej samej historii. Tylko w zależności od tego, jak my do tego podejdziemy, jak my to odbierzemy. Poza tym każda ta literka jakby jeszcze ma możliwość rozgałęzienia się na jakieś inne, kolejne. I tutaj też mamy możliwość doświadczenia różnych scenariuszy. I jakby nasza dusza ma doświadczyć różnych aspektów tej samej sytuacji, tego samego doświadczenia. Trochę zagmatwałam się w tym wszystkim. Ja to widzę, ale nie do końca jestem w stanie to wyartykułować, opowiedzieć. Chodzi mi o to, że ta sama rzecz, to samo doświadczenie może być odbierane jako złe, jako dobre albo jako zupełnie neutralne. I tych odcieni tego samego doświadczenia jest multum. I my to tak doświadczamy na różnych liniach czasu. Albo na zasadzie, że czasami widzimy szklankę do połowy pełną, czasami do połowy pustą. I często jest tak, że na jednej linii to samo doświadczenie odbieramy jako pozytywne, a na innej linii czasu jako negatywne. I chodzi o to, żebyśmy nie postrzegali czegoś, że jest zupełnie czarne albo zupełnie białe, tylko mamy doświadczyć wszystkich odcieni szarości. Tak to widzę, tak to do mnie przyszło. Okej, okay, super. To teraz chciałabym, żebyś spojrzała na to z innej perspektywy i zobaczyła, co dzieje się z duszą, z naszą energią, naszą świadomością w momencie tworzenia linii czasowych. Przyszło teraz do mnie, że ta nasza dusza dzieli się na wiele kawałków, to jakby części, ale to nie jest do końca taki podział, bo ona cały czas jest całością, jednością, czyli to jakby takie malutkie światełka, tak jakby dusza, widzę teraz duszę w postaci takiej kulki światła i ta kulka dzieli się na takie jakby wypuszcza takie promyki światła i te promyki schodzą w dół, każdy w innym kierunku. To jakby właśnie jak gałęzie drzew, tak sobie płyną w różnych kierunkach jak gałązki na drzewie. Natomiast cały czas ten punkt taki kontrolny, że tak powiem, to źródło jest w górze, jakby nad tym wszystkim czuwa i widzi. I jest połączone, cały czas jest w takim połączeniu. Po czym mogę to porównać do latarki. To jakby latarka w górze świeci, tym, że latarka wypuszcza, trzymana w górze wypuszcza strumień światła w dół. Natomiast ta nasza dusza wypuszcza to jakby mnóstwo takich małych strumyków światła w różnych kierunkach. Po czym jeśli kończy się doświadczenie, to ten mały strumyk się cofa, to jakby wraca z powrotem do tego źródła. Po czym następny gaśnie i cofa, gaśnie i cofa. I tak jakby tych strumieni, tych promyków takich było wypuszczonych bardzo wiele.
w wielu miejscach i naraz doświadczają i po czym wracają z powrotem do tego. Czyli ta nasza dusza to jakby nie dzieli się tak naprawdę na jakieś tam cząstki, tylko wypuszcza to jakby takie promyki, odnogi takie, które są na, każdy jest na jakiejś tam innej linii czasu, po czym jakby po zakończonej lekcji, po doświadczeniu wraca z powrotem do taki obraz widzę, do tej kulki światła, do tej właściwej, do tej, która jest całością. Znaczy widzę też, że ten strumyk, tak jakby ten promyk tego światła wnika w tą gałązkę, która symbolizuje linię czasu, jakąś tam jedną konkretną. Ona się tak wpasowuje w tą linię czasu, wypełnia ją całym światłem. Po czym, jeśli to już, po czym to doświadczenie zostaje zakończone i ona sobie to światło po prostu jakby z powrotem się przyciąga do tej kuleczki i z powrotem jest w tej kulce i idzie, przesuwa się dalej. I historia się powtarza, tak jakby dalej widzę taką scenę, że przechodzi dalej w jakieś inne miejsce, na jakąś inną linię czasu, po czym znów historia się powtarza, rozdziela się to na takie malutkie światełka, te promyki w różnych miejscach. Raz jest więcej tych promyków, raz jest mniej, w zależności od tego, ile potrzebujemy doświadczyć. Po czym ta dusza się przesuwa. Dusza widzę w postaci takiej kulki światła, takiego biało-złotego światła. Ona się tak, nawet bym powiedziała, że to tak, to światło tak wypełnia te gałązki na zasadzie takiej cieczy, to jakby to płynęło. To światło tak jakby wpływało, tak jak płynie krew w żyłach. To tak. Rozlewa się to światło, tak płynie w tych gałązkach, zbiera doświadczenia, po czym wraca z powrotem do tej kulki. Tak to widzę. Jakby jednocześnie mogła doświadczać na wielu liniach czasu. Jakbyśmy istnieli, jakby ta nasza świadomość była jednocześnie wszędzie, we wszystkich liniach czasu, ale jakby każda z tych gałązek była oddzielna i jedna nie jest świadoma drugiej. Jedna nie widzi, co się dzieje na drugiej. Jakby tych linii czasowych było bardzo dużo, ale każda jest neutralna, każda jest oddzielona i tak jakby nie mamy świadomości tego, co się dzieje na innej. Doświadczamy jednocześnie na wielu, natomiast nie mamy świadomości tylko tej jednej, której akurat w tym momencie nas dotyczy, jaką decyzję podjęliśmy w tym momencie. Tak jakby mamy świadomość jednej linii czasu, ale te wszystkie linie czasowe dzieją się tak jakby jednocześnie. Chociaż mamy też możliwość przeskakiwania z tych linii czasu z jednej na drugą w momencie, kiedy podejmujemy na przykład inną decyzję. Jeśli zmieniamy decyzję albo z jakiegoś powodu została zmieniona decyzja, to przeskakujemy na inną linię czasu. Znaczy możemy mieć świadomość, reasumując, możemy mieć świadomość jednej konkretnej linii czasu w jednym momencie. Natomiast one wszystkie dzieją się jednocześnie, ale my możemy przeskakiwać z tej linii na tą, ale wtedy mamy świadomość tej. Natomiast jeśli przeskoczymy na tamtą, mamy świadomość tamtej. Czyli aktualnie zawsze mamy świadomość jednej. Jako fizycznie, jako nasz umysł, jako ja, czyli taki logiczny nasza ta świadomość tutaj ziemska, taka w 3D, może mieć świadomość jednej linii czasowej w tym momencie. Jezu, nie wiem, chyba zagłatwałam bardzo, ale widzę, jak przeskakuję między tymi gałązkami. To znaczy tak, jeszcze pada często takie pytanie właśnie, bo to jest tak jakby świadomość nasza przeskakiwała, tak jak jeżeli dobrze Cię rozumiem, na inne linie czasowe. A też pada często takie pytanie, co się dzieje z fizycznym ciałem w momencie, kiedy ta świadomość przeskakuje na inną linię czasową. Przyjrzyj się temu, jak możesz zobaczyć. Czasami jest tak, że to fizyczne ciało się trochę zmienia, ale my nie jesteśmy tego świadomi. Generalnie fizyczne ciało
jest tutaj w 3D i my, jeśli doświadczamy jakiegoś przeskoku między liniami czasowymi, czasami możemy doświadczyć takich jakichś niewielkich zmian, ale najczęściej jesteśmy tego nieświadomi. Jeśli nawet sobie coś uświadomimy, to nigdy nie wiążemy tego z przeskokiem z jednej linii czasu na drugą. Ja mogę opowiedzieć historię swoją, doświadczenie z przeskoku z linii czasu. Miałam kiedyś taką historię i teraz właśnie w tym momencie przyszło mi bardzo mocno takie poczucie, że to chodziło o to, że ja przeskoczyłam z jednej linii czasu na drugą. Ja w ogóle nie do końca miałam tego świadomość. Teraz mi przyszło takie olśnienie, że tak powiem, przebłysk. Obudziłam się, ja w ogóle na dwóch udach mam dwa identyczne pieprzyki, na prawym i na lewym, i w tych samych miejscach. I obudziłam się kiedyś rano i ja patrzę, a na prawym udzie nie mam tego mojego pieprzyka. Nie wiedziałam, co się stało. Mówię, kurczę, no nie wiem. Znaczy generalnie to, żeby nie było, to ten pieprzyk powstał, ja mówię na to pieprzyk, ale to jest taka mała blizna. Nie będę opowiadała historii, jak to powstało. W każdym razie na lewym mam pieprzyk, na prawym mam bliznę, która przypomina bardzo pieprzyka. I obudziłam się pewnego ranka, patrzę, a tego pieprzyka nie mam, po prostu nie ma, zniknął. Po czym zdziwiona jestem, mówię, no kurczę, no ale nic. No żałuję tylko, że nie zrobiłam zdjęcia. O, nawet mojej córce to pokazywałam. Mówię, zobacz, nie ma, kurczę, zniknął. Ona była, no trochę dziwne. Ale ucieszyłam się, mówię, dobrze, no nie ma. Nawet była taka myśl, żeby do chirurga z tym się to usunąć. Ale w końcu mówię, no samo się usunęło. Po czym minął cały dzień, położyłam się następnego dnia spać, ja rano wstaję, a ten pieprzyk kolejnego dnia obudziłam się, jak był wcześniej, tak jest, z powrotem. Czyli zniknął mi pieprzyk na cały dzień. Miałam przez jeden dzień nie miałam w ogóle tego pieprzyka, po czym kolejnego dnia położyłam się spać, wstałam i pieprzyk już wrócił. Autentycznie, i tak było, i moja córka jest tego świadkiem, i do tej pory nie rozumiałam, co to tak naprawdę się mogło stać. I teraz rozumiem, że to mogło mieć związek z tym, że przeskoczyłam na inną linię czasu, ale nie rozumiem nadal, jak to się stało, że ten pieprzyk jest ten związek. W ogóle, że ten pieprzyk był, albo go nie ma. Może się cofnęłam do momentu, kiedy powstała ta moja blizna, przeskoczyłam na linię czasu, gdzie jej nie było, albo do tej alternatywnej rzeczywistości, do tej linii czasu, gdzie nie miałam tego, albo nie zdarzyło się to, co spowodowało tą bliznę, po czym wróciłam z powrotem na tą linię czasu. Ja nie umiem sobie tego inaczej wytłumaczyć. Myślałam, że to po prostu... Czasami teraz tak do mnie przyszło, w związku z tym, co powiedziałam, że czasami mamy takie odczucia, że jesteśmy w jakimś pomieszczeniu i szukamy na przykład czegoś. Położone było coś dokładnie w jakimś miejscu i nagle wchodzisz, bierzesz, powiedzmy, klucze. Sięgasz po te klucze, które zawsze są w tym samym miejscu. I nagle ich nie ma. Okazuje się, że ich nie ma. Szukasz, więc w związku z tym po całym domu, w torebce, gdzieś tam w korytarzu. I nie ma. Po prostu kamień w wodę. Nie ma nigdzie. W samochodzie nigdzie nie ma. Po czym wracasz, powiedzmy, na komodę, zerkasz ponownie tam, gdzie zawsze leżały, one jak gdyby nigdy nic. Są po prostu. Są. Leżą tam, gdzie leżały, a przed chwilą ich nie było. I teraz tak do mnie przyszło, że takie sytuacje, na pewno każdy z nas miał ich wiele w życiu, to jest właśnie dowód na to, że my przeskakujemy między różnymi liniami czasu. Że przez moment jesteś na innej linii czasu, myślą jesteś gdzie indziej, podejmujesz jakąś decyzję albo nawet taki mikro jakiś ruch nieświadomy i przeskakujesz z jakiegoś powodu z powrotem na tą samą linię czasu. Są takie, myślę, że jest mnóstwo takich historii. Albo wchodzisz do pokoju, wiesz, że po coś przyszłaś, ale nie wiesz po co. Zastanawiasz się, po co tu przyszłaś. Musisz się przez chwilę zastanowić, co ty tu robisz. I teraz do mnie przyszło, że my po prostu przez tą chwilę przeskakiwałyśmy między jedną linią czasu a drugą. Na jednej miałyśmy zrobić to, a na innej tamto. Wiesz? I to było tak szybko, że nasz umysł, nasza świadomość za tym nie nadąża.
I jest taka konsternacja, takie chwilowe zamroczenie, że wchodzisz i tracisz pamięć, bo nie wiesz po prostu, tak jakbyś była w pewnym momencie w rozkroku, jedną nogą na jednej linii czasu, a drugą na drugiej linii czasu. I musi upłynąć chwila, żebyś już stanęła pewnie na jednej. Wtedy dopiero dochodzi do ciebie, po co ty tu przyszłaś, albo dochodzi, albo nie dochodzi, bo tak naprawdę to nie wiesz, po co tam weszłaś. Nie, musisz sobie przypomnieć, albo jeszcze raz wejść do tego pokoju, żeby zobaczyć po co. To jest takie w odpowiedzi na to, co ziemskie ciało czuje, albo w jaki sposób odczuwa, czy reaguje, nie? W jaki sposób się przejawia to w naszym takim ziemskim ciele czasem, te nasze takie przejścia między jedną linią czasu, a drugą. To teraz mi takie pytanie przyszło na myśl, o które też ktoś zapytał i o którym właśnie wspomina Dolores Cannon. Czy jest możliwość, żeby spotkać siebie z tego innego wymiaru w tym samym czasie? Czy to tak nie wygląda? Spójrz na to, bo to właśnie opisuje Dolores Cannon. Przyszło do mnie, że jest taka możliwość, ale to jest bardzo rzadkie. Bardzo rzadko się to zdarza, ponieważ to jest to jakby na zasadzie jakiegoś zakłócenia, że nie powinno tak być. Że raczej to jest jakby generalnie nasz świadomy umysł, czyli nasza świadomość jest zwykle tylko na jednej linii czasu, ale jak przeskakujemy zbyt szybko, albo się dzieje zbyt dużo, albo cofniemy się na przykład trochę w czasie do przodu za mocno, możemy mieć takie przebłyski, możemy siebie zobaczyć, ale to są takie bardzo, bardzo rzadkie i bardzo wyjątkowe sytuacje. No dobrze, ona tam opisuje, że przeważnie jedno z tych po prostu ciał jakby ulega dezaktywacji, bo jakby to jest, że nie mogą istnieć jednocześnie w tym samym czasie jakby. Tak, dlatego mówię, że to jak jest jakaś wyjątkowa sytuacja, jakaś taka jakaś zmiana nagła decyzji, albo zmiana linii czasu, jakaś taka niezależna od nas, albo coś. Może tak być, że ktoś po prostu za nas decyduje, że ta linia, na którą my weszłyśmy, jest jednak niewłaściwa, albo wpływ jakiejś innej energii, jakiejś innej. Tak teraz przyszło do mnie, że jakaś energia z zewnątrz nas tak jakby kieruje w innym kierunku niż my sami idziemy, jakby to było bardzo dla nas niebezpieczne albo niewłaściwe. My możemy przez moment zobaczyć się na tej linii czasu, ale na zasadzie takiego przybłysku, ale to jest taka sytuacja na zasadzie jakiegoś błędu. O, to taki błąd mi przychodzi do głowy teraz w tym momencie. Błędu, tak jakby że nie powinno tak być. Możemy się zobaczyć przez moment, ale tak jak mówisz, no faktycznie, teraz mi przyszło, że ta dezaktywacja powinna, że następuje dezaktywacja na tej jednej linii czasu, jeśli my przechodzimy na tą, nie powinniśmy się widzieć. A jeszcze zobacz, linie czasowe, a równoległe światy, alternatywne światy. Jak to się ma właśnie do linii czasowych? Czy to jest to samo, czy to jest coś innego? Mam wrażenie, że to jest bardzo podobne, na podobnej zasadzie, ale coś innego. W sensie, że tak jakby te światy były w różnych, w nieco innych wymiarach. Tak jakby oddzielone innym wymiarem. Tak jakby doświadczamy podobnych sytuacji, ale w innym wymiarze, w innej przestrzeni, w innym czasie, w innym... Znaczy, z tym czasem to przyszło mi teraz tak, że nie do końca tak jest, że jakby ten czas to było takie pojęcie niezbadane,
że jeśli chodzi o czas, to my tutaj w 3D my mamy takie specyficzne poczucie czasu, inne niż normalnie, że czas to jest takie pojęcie, że wszystko się dzieje jednocześnie. O, takie przyszło teraz do mnie, że wszystko, co to doświadczamy na tych, w tych światach równoległych, to się wszystko dzieje jednocześnie. Ale w innym wymiarze, o, w ten sposób. Ale teraz mi przyszło, że te linie czasu to jest coś innego niż wymiary, to jest inna sprawa, natomiast światy równoległe, linie czasu to są zupełnie tak jakby inna sprawa, inny, tak jakby inna historia. Mhm. Czy mogłabyś zobaczyć takie główne różnice, jak to wygląda, jak się różnią na przykład linie czasowe od alternatywnych światów, czy równoległych światów? Mam wrażenie, że powiedzmy, że tych alternatywnych światów jest dwa. Weźmy pod uwagę, że będziemy badać dwa. I na tym, w tym jednym świecie, powiedzmy A, płynie taka rzeka, która się rozgałęzia na bardzo różne tak strumyki, jak ty powiedziałaś. I w świecie, w alternatywnym świecie jest również taka rzeka, która się, czyli w świecie A może być bardzo dużo różnych linii czasowych i w świecie B może być bardzo dużo różnych linii czasowych. I teraz tak, my możemy w tym świecie równoległym doświadczać bardzo podobnych linii czasowych. I w świecie A i w świecie B możemy doświadczać bardzo, bardzo podobnych linii czasowych. Czyli to się dzieje tak jakby na podobnych zasadach. Światy równoległe, czyli tak jakby nasza dusza doświadcza bardzo podobnych historii i każda z nich dzieli się na swoje linie czasowe. Ja to widzę tak jakby nie umiem tego opisać. To jakby takie bańki wypełnione powietrzem. Takie bańki wypełnione powietrzem i my jesteśmy w tej bańce. I ona tak jakby tak naprawdę niewiele się różnią od siebie. Jesteśmy tak jakby, mamy to samo ciało fizyczne, w ten sam sposób wyglądamy, w taki sam sposób. Natomiast tak naprawdę to od tego, na jaką linię czasową wyjdziemy, to zależy, w którym kierunku pójdziemy. Natomiast te światy alternatywne. Tak, teraz mi przyszło do mnie, że czym się różni? Różni się tym, że na światy równoległe nie mamy wpływu my zupełnie. To znaczy, to się dzieje to jakby samo, niezależne od nas. Natomiast na linię czasową mają wpływ nasze wybory. Na tym polega ta zasadnicza różnica. My w tym świecie jesteśmy, po prostu żyjemy, w tamtym alternatywnym również i tamtym również, nie mając w tym świadomości, że istnieją takie światy. Natomiast w każdym z nich są różne linie czasowe i na linie czasowe to my mamy wpływ. Nasze decyzje, nasze wybory, nasze myśli, to jakby my jesteśmy kreatorami tych naszych linii czasu. I od tego, w jaki sposób my widzimy naszą przyszłość, jakie mamy plany, jakie marzenia, co do siebie przyciągamy, na takie linie czasu wchodzimy. Natomiast jeśli się chodzi o światy alternatywne, my po prostu w nich jesteśmy zupełnie nieświadomi i nie mamy tutaj żadnego wpływu, w jakim świecie my jesteśmy. Mhm. Okej, okay, dobrze. No myślę, że nam wyjaśniłeś dosyć dobrze. To przechodzę do kolejnego pytania. Linie czasowe, a plan naszej duszy, bo jest teoria, że każda dusza wybiera sobie doświadczenia, których chce doświadczyć, przeżyć i dokonuje takiego wyboru jeszcze przed inkarnacją. Jak to się ma do linii czasowych?
Plan duszy właśnie. Każda dusza przychodząc na ziemię, na tutaj doświadczać w 3D, ma plan, ale w momencie, kiedy się rodzimy, kiedy przychodzimy na świat, my tego planu nie pamiętamy, zapominamy o tym. Przechodzimy przez tak zwaną kurtynę zapomnienia. I od doświadczeń naszych zależy, na jakie linie czasowe my wejdziemy. No, a zresztą nie tylko od doświadczeń, bo to, na to się składa szereg czynników. Nasza dusza przychodzi tutaj na Ziemię po to, żeby właśnie doświadczać. Mamy przed przyjściem na świat mamy już ustalone, jakie doświadczenia nas czekają, jakie lekcje mamy do przerobienia, jacy ludzie się mają pojawić w naszym życiu, kto nas ma czego nauczyć, jakie traumy mamy, traumy i traumy, jakie zdarzenia, które mogą wywołać u nas traumy, mają się pojawić w naszym życiu. Ale i przychodząc na świat, wchodzimy na takie linie czasowe, jakie my sobie przyciągniemy, w sensie takim, jakie my sobie wykreujemy. W momencie, kiedy my czegoś doświadczamy, to tak jak powiedziałam wcześniej, możemy to doświadczenie widzieć jako szklankę do połowy pełną albo jak do połowy pustą. Możemy to postrzegać w kategorii, że to nas czegoś nauczyło, odebrać jako lekcję doświadczenia i iść dalej, albo możemy to odebrać jako traumę, się zamknąć w sobie i odbierać to bardzo negatywnie i automatycznie już to rodzaj tego doświadczenia, rodzaj tej lekcji powoduje, decyduje o tym, na jaką linię czasu my wchodzimy. Jeśli powiedzmy to doświadczenie wywołało w nas pozytywne jakieś skutki i wyciągnęliśmy pozytywne wnioski, to idziemy powiedzmy na linię A, natomiast jeśli było inaczej, to idziemy na linię B. I ta linia, każda z nich ma kolejne rozgałęzienia, kolejne strumyki, na które się rozchodzi. Generalnie jest tak, że my przychodzimy na świat z jakimś konkretnym planem, my nie pamiętamy tego planu, bo prowadzi nas wyższe ja i nasze decyzje, nasze kreacje powodują, znaczy decydują o tym, na które linie my wchodzimy. I teraz tak, jeśli znaczy przyszło do mnie teraz, że bardzo duży wpływ ma na nas na przykład nasze dzieciństwo, szkoła, środowisko, w jakim my się znajdziemy i programy, które nam wgrywają. I to, jak nas to ukształtuje, zależy też głównie, znaczy decyduje też głównie o tym, na jakiej linii czasowej my się znajdziemy. Ale tak naprawdę to wszystko zależy od naszej świadomości, od nas, naszej od naszej wibracji, od naszego nastawienia, od tego, jak my odbieramy tą rzeczywistość. Jeśli będziemy pozytywnie odbierać i we wszystkim, w większości rzeczy będziemy widzieć lekcje, wyciągać wnioski i iść dalej, to ta linia nasza będzie piękna, że tak powiem, łatwa. Będziemy przyciągać same dobre rzeczy. Jeśli my będziemy emanować takimi dobrymi wibracjami i podchodzić do tego w ten sposób, że dobrze, dostaję jakąś lekcję doświadczenia, idę dalej po następne. Natomiast jeśli wejdziemy na taką linię czasu, gdzie będziemy odbierać to samo doświadczenie, ale jako takie przykre i poddawać się temu i załamywać się i generalnie to nas zniechęci do jakiegokolwiek działania i popadamy w jakiś taki marazm, czasem depresję, to generalnie wtedy wtedy zostajemy na tej linii czasu, tej takiej gorszej, że tak powiem. I to tak naprawdę to nasze myślenie, nasze podejście, nasze odbieranie tej samej sytuacji decyduje o tym, na którą linię czasową my wchodzimy. To tylko od nas zależy, od tego, w jaki sposób my to postrzegamy i w jaki sposób, generalnie tu przychodzi mi teraz taka myśl, że
że my się dostrajamy do tych linii czasowych, dostrajamy się tak jak radio, kręcisz gałką radia i dostrajasz się albo do tej linii czasowej, albo do tej linii czasowej, a to dostrajanie polega na naszym nastawieniu, po prostu w zależności od tego, jak my się nastawimy do takiej linii czasowej, my się dostrajamy i na taką wchodzimy. Okej, okay, czy plan duszy jakby, czy zawarte są w planie duszy właśnie te wszystkie nasze takie przeskakiwania również po liniach czasowych, czy po prostu mam to odbierać tak, bo jest też taka inna teoria, że czasami się oddalamy od tego planu duszy, a czasami się zbliżamy do tego początkowego planu duszy właśnie przeskakując pomiędzy tymi liniami czasowymi. No jest mnóstwo teorii na ten temat, dlatego też nie wszystkie omawiam, ale jak już to wspomniałaś, to czy mogłabyś sprawdzić właśnie, czy to jest wszystko w planie naszej duszy, to przeskakiwanie, czy po prostu my się oddalamy lub przybliżamy do tego naszego początkowego planu duszy. Czy zobacz po prostu, jak to wygląda. Mam poczucie, że jest bardzo różnie, że my się czasem się oddalamy, czasem się przybliżamy, że generalnie plan jest jeden, jest konkretny. Natomiast w jaki sposób my ten plan wykonamy, to zależy tylko od nas i od tego, w jaki sposób my postrzegamy te nasze doświadczenia. I tak właśnie teraz przyszło mi takie poczucie, że te linie czasu to są właśnie po to, żebyśmy mogli właśnie przeskakiwać, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz mamy lepsze wibracje, raz gorsze i żeby nie było tak, że jak już raz wejdziemy na jakąś taką złą drogę, to już nie ma odwrotu, że już nie ma możliwości powrotu powiedzmy do tego planu, tylko że cały czas mamy wybory, cały czas mamy różne alternatywy, różne możliwości i zawsze możemy przeskoczyć na inną linię czasu. Właśnie tak jakby te nasze linie czasu były takimi możliwościami doświadczania skrajnych rzeczy, ale zawsze możliwości wrócić do tego planu duszy, do tej drogi, którą nam wytyczyła nam nasza dusza przed narodzeniem. Mam teraz to pokazane, że plan duszy to jest taka jedna główna rzeka. Jedna główna rzeka. I te nasze wszystkie linie czasowe to są tak jakby odnóża tej rzeki, różne takie strumyki, które odpływają i zawsze jest możliwość powrotu do tego głównego nurtu, do tej takiej głównej rzeki. I to się dzieje tak płynnie bardzo, tak płynnie jak woda, jak płyniemy sobie jak po prostu strumykiem, możemy sobie odpłynąć, przypłynąć, przeskoczyć z jednej strony na drugą. Może nawet bardziej bym to porównała do drzewa, tak jak wcześniej, że jest konar i od tego konara odchodzą różne gałązki, grubsze, później jeszcze cieńsze i tak dalej. I my tak skaczemy po tych gałązkach. Możemy iść w prawo, jak wiewiórka, możemy przeskoczyć do pnia z powrotem do tego konaru i później w lewo i możemy doświadczać całej palety i całej korony drzew. Możemy się znaleźć na każdej gałązce, doświadczyć wszystkiego i ciągle wracać do tej głównej gałęzi, do tego centrum tego drzewa. A ten plan duszy tak jakby obejmuje to centrum właśnie, taką prostą drogę, taką prostą, ten główny taki pień, że tak powiem. I to jest ten plan naszej duszy, natomiast my możemy doświadczać po lewej stronie, po prawej stronie możemy doświadczać maleńkich gałązek, po czym możemy wracać z powrotem do tego pomału. Także to wszystko jest ze sobą połączone. Plan duszy jest połączony z naszymi liniami czasu, a linie czasu są po to po prostu, żebyśmy mogli doświadczać wszystkiego, całego spektrum. Ale okay. Z kolei że to tylko od nas zależy, w którą stronę pójdziemy, jak daleko się oddalimy od tego pnia i czego my będziemy doświadczać, ale zawsze mamy szansę przeskoczyć na inną linię i wrócić do środka, że tak powiem, do tego głównego pnia. No dobrze, istnieje również teoria, już po części znów mi odpowiedziałaś, że zmieniając nasze wibracje, dzięki wizualizacji, samej wierze, że coś możemy osiągnąć lub zmieniając przebieg
zdarzeń z przeszłości, na przykład podczas hipnozy regresyjnej, możemy przeskoczyć na inną linię czasową lub aktywować jakąś lepszą linię, którą istniejącą już w naszym polu możliwości. Czy to prawda? I jak możemy to zrobić? I czy da się w ogóle w świadomy sposób zauważyć, że się przeskoczyło na inną linię czasową? Tak, natychmiast przyszło do mnie, tak, takie wielkie tak, że tak się dzieje, chociaż nie do końca świadomie. Przede wszystkim możemy zmienić swoje doświadczenia z przeszłości, możemy wymazać pewne rzeczy właśnie przez pracę nad sobą, przez hipnozę, tak jak powiedziałaś, możemy się dostać do naszych tych wygranych programów, traum, które nas jakoś blokują. I teraz przyszło do mnie takie zdanie, że my możemy za każdym razem, kiedy się rozprawimy z czymś starym i z czymś, co nas blokuje, co źle wpływa na nas, na nasze postrzeganie świata, za każdym razem, jeśli takie coś przepracujemy, usuniemy, uwolnimy to, to przyciągamy coś nowego i za każdym razem właśnie, kiedy to robimy, to przeskakujemy na inną linię czasu, na taką, powiedzmy w cudzysłowie, lepszą. Bo nie będziemy oceniać, co jest lepsze, co gorsze, bo to chodzi tylko o nasze doświadczenie. Ale tak jak wspomniałaś, że to nasze wibracje przyciągają do naszego życia te lepsze linie czasu i te lepsze doświadczenia i to, co nas dobrego spotyka. I za każdym razem, kiedy wejdziemy na tą linię czasu, gdzie się działo coś złego w przeszłości, gdzie i pracujemy nad tym, pozbywamy się tego, uwalniamy to, to za każdym razem my jakby dezaktywujemy to i przechodzimy na tą linię czasu. To jakby robimy miejsce dla czegoś nowego. Oczyszczamy to tak jakby z tej linii czasu. I wchodzimy automatycznie, tak się przesuwamy na tą lepszą linię czasu. Możemy przeskakiwać między tą a tamtą i podczas hipnozy możemy się cofnąć do tego czasu, kiedy się tam działy różne jakieś złe rzeczy w naszej przeszłości i w momencie, kiedy my nad tym pracujemy, oczyścimy to, to jakby my opuszczamy tą linię czasu, na której się to działo i możemy zmienić naszą przeszłość. W sensie takim, że ta przeszłość już nie ma wpływu na nasze postrzeganie przyszłości, nie przyciąga już tych złych rzeczy, bo to jest tak, że jak my kiedyś tam zrobiliśmy jakieś złe rzeczy albo ktoś nam zrobił i to tkwi w nas, to cały czas my tym emanujemy i przyciągamy podobne. Natomiast jeśli my wrócimy, oczyścimy to, przepracujemy to i robimy to świadomie i wiemy i w pewnym momencie to znika, ponieważ my to przepracowaliśmy, to wtedy to już nie wpływa na naszą przyszłość, na naszą kolejną linię czasu i my automatycznie dostrajamy się do tej lepszej linii czasu. Nasze wibracje przyciągają nam coraz lepsze rzeczy. Jakby my to po prostu czyścimy. Czyścimy, nie ma tego i my automatycznie przechodzimy na tą linię. To się dzieje tak niejako jakby z automatu. Jeśli pracujemy świadomie i robimy to podczas hipnozy, jesteśmy świadomi, że przepracowaliśmy, to my autentycznie, fizycznie czujemy taką ulgę i czujemy tą zmianę. I mamy świadomość, że przeskoczyliśmy na inną linię czasu. A jeśli robimy, możemy to też zrobić nieświadomie. Na przykład ktoś sobie zdaje sprawę, że coś tam w przyszłości się zdarzyło złego, wchodzi w to i przeżywa to jeszcze raz i uwalnia się od tego. Robi to jakby niejako intuicyjnie, ale nie do końca ma świadomość, co się tak naprawdę dzieje. Nie do końca ma świadomość, że to jest przeskakiwanie między liniami czasu, że nie do końca ma świadomość, że to ma jakiś wpływ na jego przyszłość. Czuje zmianę, widzi, że coś się zmieniło, że się fajnie zaczyna dziać, że w jego życiu jest lepiej. Natomiast nie do końca ma świadomość, jak to działa. Nie jest świadomy tego mechanizmu. Ale to nie zmienia faktu, czy w pierwszym przypadku, czy w drugim, my przechodzimy na inną linię czasu. I to właśnie jest jakby dana nam taka możliwość, że my możemy popracować nad przeszłością, żeby zmienić naszą przyszłość. Czyli to zmierzam do tego, że w ten sposób my sobie kreujemy, czyli my sobie tam
jakby zapewniamy tą lepszą linię czasu. Pracując nad jakimiś starymi traumami, jakimiś starymi programami, które mamy wgrane, przepracowując je, czyścimy niejako. Czyścimy tą starą linię czasu, tą złą i przechodzimy automatycznie na tą, powiedzmy w cudzysłowie, lepszą, inną. No dobrze. Aż sama się zmęczyłam tym bo ja cały czas to widzę. To widzę w postaci scen, widzę to w postaci gałęzi. Mam dwie sceny. Jedną widzę cały czas drzewo i gałęzie, a na drugiej widzę rzekę i różne strumyki i tak przeskakuję. I opowiadając o tym, to ja cały czas jestem w tych gałęziach i tak jednocześnie się skupiać na tym, co widzę i mówić. No tak, ale nie, bardzo dobrze nam wyjaśniasz wszystko. No dobrze, i też mam kolejne pytanie, też już chyba padła odpowiedź. Czy mamy wgląd świadomy w to, co dzieje się na innych liniach czasowych, na których również istniejemy? Czy one w jakiś sposób wpływają na to, co dzieje się na naszej obecnej linii czasowej? Czy jeszcze jest coś, co chciałabyś dodać na ten temat? Czy jeszcze jest coś, co ci przychodzi? Znaczy, to jest tak, jeśli chcemy mieć wgląd i przyjdzie do nas taki temat, to tak, to mamy wgląd, ale jeśli większość ludzi ma tak, że po prostu dzieje się to tak jakby nieświadomie, tak jakby podświadomie, dzieje się to tak jakby poza naszą świadomością, ma jakieś takie poczucie, ludzie mają poczucie, że się coś zmieniło, że się coś zmieniło na lepsze, mają poczucie, że większość ludzi świadomych już ma takie poczucie, że są kreatorami naszej przyszłości. Przyszłości i tego, co się dzieje, ale nie do końca wiedzą, że my tak przeskakujemy sobie między tymi liniami czasu. Ale tak naprawdę to myślę, że każdy, no przynajmniej większość ludzi ma taką świadomość, że coś jest takiego, że jest jakby takie drogi w naszym życiu, że jest droga zła i droga dobra i że my możemy przeskakiwać, możemy sobie wybierać w zależności, w którym kierunku pójdziemy. W zależności jakiego wyboru dokonamy, jaką decyzję podejmiemy, to idziemy albo w złą, albo w dobrą stronę. No tak nie do końca jesteśmy świadomi, że to są linie czasu, ale często ludzie mówią o drogach, o kierunkach, w jakim my obieramy. To są te linie czasu, tylko nie do końca świadome, nie do końca podchodzimy do tego świadomie. Znaczy nie mamy świadomości, że to o to chodzi. No dobrze. A powiedz mi, czy te linie mogą się przecinać, łączyć ponownie? Czy istnieją jakieś portale, które pomagają nam się przedostać na lepszą linię czasową? Bo też są takie teorie. Bardzo dużo takich artykułów znalazłam w internecie właśnie. Więc spójrz, czy te linie mogą się przecinać, łączyć ponownie, czy jakieś są skróty? No, jest cała gama możliwości. Teraz właśnie tak to przyszło, że wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, tak jak widzę teraz drzewo i widzę mnóstwo gałązek. Te gałązki przecinają się, wchodzą na siebie, jedna na drugą zasłania, dotykają się. Natomiast nie ma tak, że gałązka wchodzi jedna w drugą i już i łączą się i rosną dalej razem. Nie, każda gałązka jest oddzielna, ale są zawsze ze sobą blisko. Możemy sobie przeskakiwać jak wiewiórka z jednej gałązki na drugą. Możemy ich latać, skakać na skróty, nie? Z prawa na lewo na przykład, albo z jednej gałęzi oddalonej od drugiej daleko, w zależności od tego, jak odważną decyzję podejmiemy. Mi się wydaje, że tutaj chodzi o nasze decyzje, o nasze wybory. Czasami jest tak, że możemy przeskoczyć z jednej linii czasu na drugą, bardzo odległą, jeśli podejmiemy jakiś taki duży krok, jeśli zrobimy jakiś taki duży krok w naszym życiu, jak na przykład skok świadomości. Tak mi przyszło teraz, że to chodzi o skok świadomości. Jeśli jesteśmy świadomi jakiejś zmiany, dokonamy jakiejś pracy w sobie, to wtedy możemy przeskoczyć na bardzo odległą linię czasu i bardzo różniącą się od tej poprzedniej. Jeśli chodzi o jakieś portale, to ja widzę portale, ale jakoś nie widzę, żeby się one łączyły w jakiś sposób z liniami czasu. Jakoś tak nie widzę tutaj związku. My możemy wchodzić w różne portale, przechodzić przez różne, ale to niekoniecznie po to, żeby przechodzić na inne linie czasu. Mam wrażenie, że to się nie dzieje przypadkiem, że to nie jest tak jakby... Portale to
bardziej widzę, że to jest jakieś takie przejście między wymiarami. Natomiast przyszło teraz do mnie, że przejście między linią czasu jedną a drugą jest bardzo proste. Że to zależy, że my sobie przyciągamy to naszymi decyzjami, naszym działaniem właściwie bardziej, w którą stronę pójdziemy. Albo jaką decyzję podejmiemy, albo czasami możemy wrócić do punktu wyjścia. Czasami jest tak, że jest moment, kiedy my zdajemy sobie sprawę, że jednak to była zła decyzja i możemy, nasza świadomość nas przeniesie z powrotem w to miejsce, z którego wyszliśmy, ale to rzadko się zdarza. Rzadko jest tak, że ktoś się cofa zupełnie w swoich, bo jakby to powiedzieć, to jest tak jakby rzeka czasu, po prostu rzeka płynie. W pewnym momencie już nie da się odwrócić biegu rzeki, ale zdarza się, że ktoś na przykład bardzo chce, znaczy zrozumie, że podjął złą decyzję i może się, może nie cofnąć, ale wrócić na podobną linię czasu, jeśli by podjął inną decyzję. Znaczy nie da się tego zupełnie cofnąć, przeskoczyć, wrócić, bo tego się nie da po prostu, ale może przeskakiwać między podobnymi liniami czasu. Zawsze może zmienić tą swoją decyzję, może podjąć inną, bardzo podobną, zrozumieć swój błąd, w ten sposób może zrozumieć swój błąd i przeskoczyć z powrotem na linię czasu podobną. Także możliwość przeskakiwania między tymi liniami jest bardzo duża. My nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, ale przychodzi tu do mnie, że to wszystko zależy od naszego postrzegania świata, od naszych decyzji, naszych wyborów, naszych kroków, naszego działania, od tego, w jaki sposób my postrzegamy świat i co myślimy przede wszystkim. Co myślimy? My myślami swoimi kreujemy tą naszą linię czasu. To, co myślimy, nasze myśli, nasze wibracje przyciągają nas i kreują, i tworzą tą linię czasu nam, dla nas. Jeśli myśli nasze są pozytywne i te wibracje są pozytywne, to ta nasza linia czasu jest piękna, jest bardzo pozytywna. Natomiast jeśli my ciągle się dołujemy i ciągle te nasze wibracje są zaniżone i ciągle jesteśmy niezadowoleni z siebie i czyni szczęśliwi, to ta linia czasu tak wygląda jak my. Czyli te nasze wibracje, te nasze myśli, te nasze, no to nasze kreowanie właśnie nam tworzy tę linię czasu. No dobrze, a teraz takie dwa zwroty są. Linia światła lub linia źródłowa. Co postrzegasz na ten temat? Przychodzi do mnie, że to chodzi o jedno i to samo. Że linia światła i linia źródłowa, czyli to jest jakby taki coś takiego głównego, coś takiego ważnego, tak jakby centrum wszystkiego, taka linia, do której tak jakby główna linia, do której każdy z nas dąży, do której każdy z nas płynie. To widzę taką, jak rzeka wpływa do morza. Także to jest taka główna linia, taka główna rzeka, która właśnie płynie do tego morza. A to morze jest takim źródłem. Tak to widzę, że to źródło to jest takie ogromne morze, powiedzmy ocean i tam jest taki bezmiar wszystkiego. Natomiast powtórz mi jeszcze raz to sformułowanie. Linia światła, linia źródłowa. A linia światła to jest właśnie ta linia, to taka główna rzeka, która prowadzi do tego źródła, taka, która jest, z którą się łączą te inne takie źródełka, znaczy inne te rzeki, powiedzmy, do której wpływają te. Tak to widzę. Widzę to pewnie jako scenę symboliczną, na pewno tak to rozumiem, ale widzę takie ogromne źródło w postaci
oceanu, morza, widzę główną linię światła, czyli taką szeroką rzekę i ta szeroka rzeka właśnie wpływa do tego oceanu, natomiast do tej rzeki wpływają malutkie rzeczki, strumyki, mniejsze rzeki i to wszystko jest takie, łączy się i wszystko płynie, wszystko wpływa finalnie do tego oceanu. Czyli ja to rozumiem, że to my jesteśmy tymi małymi takimi rzekami, te nasze linie czasu są tak jakby połączone z tą główną linią, tą linią źródłową, a ta linia źródłowa to jest właśnie ta główna linia, która nas prowadzi do źródła. Tak to zrozumiałam. Tak to widzę. Widzę. Znaczy tak interpretuję tą scenę, którą widzę. Mhm. No mówi się, że to jest linia czasowa bez dualizmu, połączenie wszystkich innych linii czasowych, taka najbardziej optymalna, zgodna z boskim prowadzeniem linia czasowa. Tak się o tym mówi. Nie wiem, czy jeszcze chciałabyś coś dodać na ten temat, czy przechodzę do kolejnego, ostatniego już pytania, bo cię trochę wymęczyłam. Nie, no tak to widzę. Właśnie ja to zobaczyłam w scenie takiej symbolicznej, ale tak to widzę, że to jest taka główna linia, do której wpływają inne, tak jakby łączą się, nie? To jakby takie główne światło, z którą łączą się wszystkie inne, do której finalnie zmierzają. Mhm. No dobrze, a powiedz mi, zbiorowe linie czasowe lub globalne linie czasowe, na przykład obejmujące całą planetę, na którą mają wpływ globalne energie, myśli zbiorowe czy zbiorowa świadomość. Co postrzegasz na ten temat? Ja też przyszło do mnie, że te linie też mogą być różne. W zależności od naszej świadomości, od tego, co do siebie przyciągamy, co przyciągamy naszymi myślami, naszymi wibracjami. Może tak być, że znaczy przychodzi do mnie teraz taki przekaz, że możemy być z kimś blisko fizycznie, a być na zupełnie innych liniach czasu. To znaczy tak globalnie, że tak powiem. Może tak być, że jesteśmy z kimś nawet w jednym domu, czy w jednej pracy, czy z kimś blisko, natomiast postrzegamy tę samą rzeczywistość tak jakby zupełnie inaczej. I na przykład powiedzmy, dla ciebie będzie wszystko, znaczy będziesz przyciągać obfitość, będzie ci szło wszystko bardzo łatwo, będziesz to jakby na innej linii czasu, bo ty kreujesz swoimi myślami, swoimi wibracjami, przyciągasz do siebie same dobre rzeczy, natomiast ktoś obok ciebie będzie na zupełnie innej linii czasu, mimo że jest, powiedzmy, nawet z tobą w domu, albo gdzieś w najbliższym otoczeniu, ale ta osoba z kolei przyciąga do siebie jakieś negatywne rzeczy, negatywne, bo ponieważ emanuje na przykład, tak jakby jest na jakiejś takiej negatywnej częstotliwości, przyciąga do siebie same negatywne rzeczy, same nieszczęścia, jakieś smutki, problemy, kłopoty finansowe, kłopoty ze zdrowiem, ponieważ emanuje takimi wibracjami. Znaczy, generalnie jesteśmy na takiej linii czasu, do której jesteśmy dostrojeni, a to od nas, tylko wyłącznie od nas zależy, do jakiej linii my się dostroimy. To jest długi proces, na to się składa szereg czynników, ale generalnie można tak powiedzieć, że my się sami dostrojamy do konkretnej linii czasu. I globalnie też tak jest. W takim wielkim uogólnieniu, wielkim skrócie można tak powiedzieć, że my sami za pomocą swojego postępowania, swojej świadomości, swojego myślenia, głównie to przychodzi mi do głowy, że to myśl jest tą siłą taką, która decyduje o tym, na jaką linię czasu my wchodzimy. Nasza myśl, to jak postrzegamy życie, to co my z własnym życiem robimy, to co do siebie przyciągniemy tą myślą, to czym wibrujemy, to decyduje o tym, na jaką linię czasu my wchodzimy. I na to może tak być, właśnie wrócę do tego, że osoba obok nas swoimi myślami kreuje i przyciąga zupełnie inną linię czasu. I może tak być, że my przez jakiś czas jesteśmy jeszcze obok siebie, a po pewnym czasie
te nasze linie robią się już, odsuwają się od siebie tak bardzo daleko, że ta osoba znika jakby z naszego pola widzenia, z naszego życia, ponieważ już te linie są bardzo od siebie oddalone, te linie czasu. I może tak być, że finalnie, generalnie, globalnie my doświadczamy same dobre rzeczy, a ta druga osoba jest tak jakby w innej grupie już, gdzie doświadczają tych gorszych rzeczy. I te linie się zupełnie rozdzielają od siebie. Nie wiem, czy to zrozumiałe wytłumaczyłam, ale tak to widzę. Tak, widzę, że ja zrozumiałam. Ja zrozumiałam, okej. No dobrze, słuchaj, to były wszystkie moje pytania. Sprawdź, czy jeszcze jest jakaś informacja, którą powinniśmy dostać na temat linii czasowych. Być może powinnam o coś zapytać, o co nie zapytałam. Więc sprawdź, czy jest jeszcze jakaś informacja, zanim zakończymy sesję, jakiś przekaz, cokolwiek, co jeszcze do ciebie przychodzi. Odnośnie linii czasowych, odnośnie tego wszystkiego, o czym mówiłyśmy. No, przyszło do mnie teraz takie, że tak naprawdę, nie wiem, może to jest takie dosyć sprzeczne z tematem, co teraz powiem, ale przyszło do mnie, że tak naprawdę to te wszystkie nazwy, te wszystkie teorie, to jest takie typowo ziemskie, takie typowo nasze, ziemskie, i że w innych wymiarach, jeśli nasza świadomość się podniesie i zaczynamy już operować w innych wymiarach, to kompletnie nie ma znaczenia, że liczy się światło, liczy się energia, liczy się nasza dusza i liczą się nasze wibracje, ale tak naprawdę to te wszystkie takie teorie, nazwy, numery, to katalogowanie, nazywanie, doświadczanie takich rzeczy, to jest tak jakby potrzebne nam takiej z pozycji takiej ziemskiej, takiej pozycji 3D mimo wszystko. I żeby się tak. Umysł tego żąda, tak? Umysł żąda odpowiedzi. Tak, że to umysł tak właśnie potrzebuje takich rzeczy, że on tak lubi tak sobie, ale to też jest potrzebne po to, żeby zachować jakiś taki porządek, jakąś taką, żeby mieć świadomość takiego etapu, jakiegoś porządku, kolejnych etapów, ale to jest potrzebne temu umysłowi, takiemu, temu logicznemu umysłowi, takiemu tak w 3D, że to jest po prostu dla nas takie dobre. I że tak naprawdę to liczy się to, co mamy w sercu, nie? To, co mamy i to, jak siebie postrzegamy i niekoniecznie, znaczy te wszystkie linie czasowe i te wszystkie terminy, których użyłyśmy, to wszystko jest takie symboliczne tak naprawdę. No to się dzieje tak płynnie, tak odruchowo, takie to jest wszystko jasne, takie płynne i takie ciepłe i tak idzie do przodu, nie? I tylko my tak potrzebujemy, żeby to tak w tym umysłu i ciele logicznym, żeby to tak nazywać, żeby to jakoś tak katalogować, żeby to mierzyć, ważyć, sprawdzać, a tak naprawdę to jest bardzo nieistotne. Mhm. No dobrze, dziękuję ci bardzo za piękną sesję, dużo informacji, na które na pewno się przydadzą. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.